W Grudziądzu w auli zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa profilaktyki i rehabilitacji uzależnień razem w działaniu wyzwania i zadania. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, a współorganizatorami Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dobrowej Górniczej, Śląskie Centrum Profilaktyki Społecznej, Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Grudziądzu, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Rejonu Grudziąckiego, a także Fundacja Karan. Karan to największa organizacja pozarządowa o profilu katolickim, nastawiona na wszechstronną i systemową pomoc osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, a także dzieciom i członkom rodzin dysfunkcyjnych. Celem Stowarzyszenia Karan jest przestrzegać przed narkomanią, ale także pomagać w wyjściu z nałogu, dawać wsparcie potrzebującym oraz poszerzać wiedzę, szczególnie młodych, na temat narkomanii. Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu prowadzi ośrodek terapii dzieci i młodzieży, ośrodek terapii uzależnień, w którym uzyskują pomoc zarówno młodzi ludzie, którzy mają problem z używaniem substancji psychoaktywnych, zarówno tych legalnych, jak i nielegalnych, czyli marihuana, amfetamina, dopalacza, a także alkohol oraz pomoc rodzinom tych osób. Czy ten problem dopalaczy w Grudziądzu był tak dosadnie widoczny, jak to w mediach się przejawiało? Znaczy, był rzeczywiście te kilka lat temu, kiedy istniało kilka sklepów, ten problem się rozwinął, potem przez chwilę było wyciszenie i teraz w ostatnich miesiącach znowu poprzez pojawienie się dwóch punktów sprzedaży jakby znowu rozkwit na nowo i ta młodzież, która zaczyna sięgać po te środki, w ogóle nie jest świadoma tego, czym to może skutkować i jakby w ostatnich kilku tygodniach zostały skierowane 3 osoby do ośrodków terapeutycznych, stacjonarnych. Czyli ten problem znowu się niejako tutaj pojawił, a w jaki sposób ustawa tutaj przeciwdziała? Znaczy, trudno mi to powiedzieć, bo to jest trochę zabawa w kotka i myszkę, ponieważ tym się zajmuje przede wszystkim sanepid, w tym się zajmują służby takie jak policja, straż miejska, natomiast no, ustawa jest, natomiast jeżeli pojawiają się środki, które nie są w ustawie zakazane, no to po prostu zanim one znowu zostaną wycofane, no to przede wszystkim jakby ten popyt, który jest na rynku, jakby determinuje, że powstają takie punkty, że się tym po prostu handluje. A czy są jakieś tutaj zależności tutaj na naszym grudziąckim, że tak powiem, gruncie, gdzie największy problem tkwi, gdzie te uzależnienia się pojawiają? Generalnie no jakby tutaj ulica, tak? Jesteśmy, że tak powiem, w ogólnej tendencji w kraju. Tak, aczkolwiek tu... Bo jest to wysokie bezrobocie, prawda? Że tak powiem. Tak, w porównaniu jakby z innymi miejscowościami regionu, no to jakby w Grudziądzu to zagrożenie jednak jest spore w porównaniu z innymi miastami. Państwo jako samorząd dostrzegają niebezpieczeństwa, jako płyną z uzależnień, czyli tutaj mówiąc w środowiskach rodzinnych, środowiskach młodzieżowych przede wszystkim chyba. Dzisiejszy sygnał, który padł w jednym z wykładów na dzisiejszej konferencji, że mamy prawie 50% pokolenia ludzi młodych, powiem wprost, prawie ludzi straconych w pewnym sensie, jest bardzo niepokojący. Ten sygnał dotyczy przyszłości rodziny, polskiej rodziny. Wielu ludzi młodych boryka się z problemem w ogóle znaczenia, własnego znaczenia w społeczeństwie. Często nie wiedzą, kim są. Wmawia się dzisiaj jakieś nowe zupełnie stereotypy funkcjonowania jednostek. Podważa się często płeć człowieka. Wielokrotnie ludzie młodzi mają trudności z dokonaniem własnego wyboru. Oczywiście rzutuje to na pewno znaki słabości, zagubienia, a konsekwencji czasami podejmowania pewnego uzależnienia, bo okazuje się, że to jest jedyna ucieczka dla człowieka osamotnionego, odizolowanego od rodziny, funkcjonującego jednostkowo, nie w społeczeństwie, nie w strukturze, nie w grupie. Bo jak wiemy, tylko grupa i rodzina, tylko społeczeństwo daje pewne siły, pewne ponadnaturalne możliwości, które mogą stanowić o przyszłości tego człowieka. Oczywiście spadek dzietności, spadek liczby małżeństw zawierane w tym kraju jest bardzo niepokojący. Oczywiście jest to związane także z procesami duchowymi, tak zwanymi duchowymi, psychologicznymi, które dotykają właśnie tej grupy ludzi młodych.
A jak tutaj dotrzeć do osób, które żyją w rozbitych rodzinach, które no, są właściwie w tych bardziej narażonych środowiskach i gdzie ten model tradycyjny rodziny niestety nie zawsze obowiązuje? Oczywiście główną odpowiedzialność nie tylko bierze na siebie rodzina, ale także państwo i samorząd lokalny, bo samorząd lokalny powinien stanowić pewne ramy wychowawcze, powinien stanowić pewne poziomy wychowania, znaczy inspirowania ludzi młodych do czegokolwiek, przedstawiania pewnych wzorców i tak dalej. Tego nam dzisiaj brakuje. Oczywiście często ludzie młodzi ulegają pewnym naciskom medialnym, a mówicie dzisiaj stacjom telewizyjnym, stronom internetowym, które lansują zupełnie, powiem szczerze, negatywne koncepcje funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Będziemy starali się oczywiście na szczeblu samorządu lokalnego realizować pewne zamierzenia, zadania. Jestem członkiem Komisji Zdrowia. Będziemy starali się tutaj mobilizować nasze lokalne władze wykonawcze do realizacji pewnych programów. Oczywiście katolicki ruch antynarkotyczny jest też jedną z tych dziedzin, które dzisiaj z powodzeniem realizują swoje zadania i programy na terenie całego kraju. Powołał do życia, do istnienia konkretne ośrodki, które służą dzisiaj człowiekowi, ludziom uzależnionym, tworząc no, grupy wsparcia, które są niestety dzisiaj bardzo potrzebne. Można czasami odnieść wrażenie, że to właśnie głównie te ruchy katolickie niejako tutaj współdziałają z samorządami w przeciwieństwie do tych świeckich. Ruchy katolickie realizują jak gdyby misję powierzoną przez Kościół, przez samą doktrynę kościelną, przez dekalog, który jak gdyby jest w pewnym realizacji, jeżeli chodzi o życie katolików. Dlatego tutaj szczególne zobowiązanie ciąży na stowarzyszeniach katolickich, na ugrupowaniach związanych z Kościołem. Państwa środowisko niejako opowiada się za legalizacją tutaj miękkich tak zwanych narkotyków. Pan obecnie dzisiaj tutaj na konferencji może przekonuje argumenty stawiane tutaj przez prelegentów. Argumenty, jeśli chodzi o korzystanie z marihuany wśród osób poniżej 18 roku życia, oczywiście się zgadzam z tym, że nie powinny tego robić, ale już osoby pełnoletnie powinny mieć wybór do tego, czy chcą palić, czy nie chcą, tak? Czyli te miękkie narkotyki powinny być szeroko dostępne w naszym kraju. No, ale tutaj, że tak powiem, odnosząc się do całości, żaden nałóg nie jest, prawda, no nie jest dobry. No żaden. Nieważne, czy to jest alkoholizm, czy jest to palenie tytoniu, czy jakieś inne, prawda, używki. Jeśli chodzi o używki, tak, alkohol zabija dużo więcej osób w ciągu roku niż marihuana, tak, więc nie możemy tu mówić, że każda używka działa tak samo. Dzisiaj mamy jakąś dziwną fobię, która powstała na temat marihuany i wszyscy głośno mówią, że ona jest zła, niedobra. Przemysł farmaceutyczny na legalizacji, gdyby doszło do legalizacji marihuany, bardzo dużo by stracił, tak. Cała branża związana z alkoholem też by wiele straciła, więc dzisiaj pewnie właśnie te środowiska wywierają największy wpływ na to, żeby tej legalizacji nie było u nas w kraju. Agnieszka Kowalczyk, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, pracuje z dziećmi, młodzieżą, także z rodzicami i pracuje z osobami, które potrzebują wsparcia w zakresie kształtowania umiejętności społecznych po to, aby uchronić je chociażby przed podejmowaniem takich ryzykownych zachowań jak uzależnienia czy zachowania takie nieprzystosowawcze, jak na przykład zachowania agresywne. Państwo pracują bezpośrednio z dziećmi, z młodzieżą, czy z całymi rodzinami? A my pracujemy tak naprawdę z dziećmi, z młodzieżą i z całymi rodzinami, ponieważ jak okazuje się, najskuteczniejszą formą profilaktyki jest także kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych wśród rodziców, ponieważ to oni mają największy wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje dziecko. A jakie największe zagrożenia Państwo dostrzegają w tych relacjach rodzic-dziecko, które powodują właśnie te postawy agresywne? Ja myślę, że największym takim zaburzona jest przede wszystkim komunikacja i ta komunikacja ma duży wpływ na to, jaka jest samoocena dziecka, czy dziecko potrafi komunikować się z innymi i w ten sposób osiągać swoje cele, ponieważ bardzo często agresja jest spowodowana tym, że dziecko to jest jedyny sposób, który dziecko zna, aby osiągnąć swój cel. To nie zna alternatywnych umiejętności, takich jak na przykład komunikowania się, ponieważ nie nauczyło się tego w domu. Bardzo często też w domu
domu za pomocą siły agresji są osiągane różne cele, więc dziecko też widzi, że to jest skuteczne, że to się opłaca, że to się sprawdza i że to jest szybkie i to zna, więc dlatego też to stosuje. A może kilka rad w takim razie dla rodziców, w jaki sposób przeciwdziałać tej agresji, jak dostrzegać te problemy, które jakoś pewnie stopniowo, prawda, się pojawiają? Jedna z kampanii, którą Karan kilka lat temu organizował, miała tytuł Walcz z agresją, zacznij od siebie. I ja myślę, że to jest bardzo ważny taki element, żeby w każdym obszarze zacząć od siebie, bo my dorośli modelujemy zachowania dzieci, modelujemy także zachowania agresywne. Czyli niejako przechodzi tutaj z dorosłego na młodszego. Zacząć od siebie, nauczyć się jak radzić sobie z własnymi emocjami, jak nauczyć się komunikować, jak dowiedzieć się, czym jest w ogóle ta agresja i które zachowania, które jako rodzice stosujemy, są takimi zachowaniami, które modelują zachowania agresywne wśród dzieci.